Cześć moi drodzy, witam was bardzo gorąco z tej strony Uber Strike z kanału Od Gracza dla Graczy i dzisiaj World of Warships, a konkretnie seria Jak Zacząć Grać, czyli jakie okręty piątego tieru należy wybierać. To są sugestie, które będę ja wam tutaj oferował, ale także delikatnie wziąłem pod uwagę, prawda, społeczność i to, co gracze na Facebooku zaznaczyli w pewnej ankiecie jakiś już czas temu. Moi drodzy, dzisiaj niszczarki, niszczyciele, czyli delikatne okręty, ale okręty, które odgrywają bardzo dużą i znaczną rolę, prawda, w World of Warships, ale też duża uwaga do was, bo tutaj na tierach piątych, bo głównie o piątkach będziemy rozmawiali, mamy dosyć pokaźną liczbę niszczycieli, bo będziemy mówili sobie o czterech, a jeszcze cztery nie będą tak bardzo omawiane, głównie dlatego, że niezbyt je polecam. Ale po kolei, moi drodzy, seria to już trzecia część, omawialiśmy sobie krążowniki i pancerniki i kolejno, prawda, w górnym rogu możecie zobaczyć linki do dwóch tych odcinków. Mam nadzieję, że spodobają wam się, może wam się przydadzą, może macie wątpliwości, które pancerniki są fajne, ok, bądź może któreś w jakiś sposób mają wam się przypodobać. Tak też zapraszam do tych linków, do komentowania, do obejrzenia. No i przede wszystkim zapraszam też do tego dzisiejszego odcinka. Tak jak wspominałem, niszczyciele zostały wybrane troszkę przeze mnie, bo ograłem się trochę na tych niszczycielach, ale też przez społeczność dzięki ankiecie. Ankieta nie przewidywała jakiś czas temu, ona została zrobiona półtorej miesiąca temu, niszczycieli francuskich, ale tutaj Jaguar się pojawi. No i moi drodzy, Jaguar jako piątka francuska. Ale to nie tylko o Jaguarze będzie filmik, to nie tylko materiał właśnie o tym francuskim niszczycielu. Także moi drodzy, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że materiał przypadnie wam do gustu. No i co? No i przejdźmy do pierwszego proponowanego przeze mnie okrętu. Ok, moi drodzy, przejdźmy do pierwszego niszczyciela w dzisiejszym zestawieniu i nie powiedziałem tego wcześniej, będziemy omawiali sobie dzisiaj tylko i wyłącznie niszczyciele drzewkowe, nie będzie okrętów premium i mam do zaproponowania wam właśnie kilka okrętów. Na pierwszy rzut dzisiaj, moi drodzy, niemiecka niszczarka T-22 piątego tieru, która jest, no, bardzo fajna, że tak powiem, to niszczyciel, który już w pewien sposób charakteryzuje się tymi cechami takimi głównymi, które posiadamy później, prawda, przy dziewiątkach, przy dziesiątkach, przy, prawda, zwieńczeniu linii niemieckich niszczarek. Co takiego posiada właśnie ten oto okręcik? Moi drodzy, punkty wytrzymałości 9400 można zwiększyć na 11300 dzięki perkowi i jest to taka, no, średnia pula w stawce. Na obronę można powiedzieć, że niszczyciel nie jest aż tak bardzo duży, więc jest szansa, że przeciwnicy nie będą do was tak trafiali. Jednym słowem, pula żywotności jest ok. Bardzo fajną cechą właśnie u Niemca jest artyleria, która, no tutaj artyleria, 4 razy 105 mm i strzela, moi drodzy, ona na zasięg 10 km. Oczywiście niektóre rzeczy da się zwiększyć perkami i ten perk można zwiększyć. Tutaj właśnie można użyć perku kapitańskiego, szkolić kapitana po to, żeby zwiększyć jeszcze szybkostrzelność. A szybkostrzelność w tym okręcie jest dosyć fajna, bo, moi drodzy, strzelamy co 4 sekundy. Możemy zwiększyć raz, że zasięg dzięki kapitanowi, dwa, że szybkostrzelność i możemy naprawdę zalać ogniem przeciwnika. To bardzo dobra cecha, no przede wszystkim niszczyciele niemieckie charakteryzują się tą dosyć szybkim reloadem armat swoich baterii i to jest już w jakiś sposób tutaj pokazane. Można go robić, prawda, pod strzelanie, jeżeli ktoś lubi, a jeżeli ktoś lubi torpedować, to Niemiec posiada tutaj w swojej ofercie torpedowej dwie wyrzutnie po 3 torpedy. Nie jest to jakiś wielki szał, ale bardzo fajną rzeczą jest, prawda, czas obrotu wieży, ale też i czas przeładowania. To też można zmniejszyć w jakiś sposób, jeżeli będziecie chcieli bawić się w torpedowanie, no to te torpedy mogą się szybciej przeładowywać o te 10% bodajże i dzięki temu uzyskamy wynik tam w granicach 61 sekund. Oczywiście na wyższych tierach te wyniki też są podobne, więc u niszczycieli niemieckich ta cecha zostaje już zachowana. Moi drodzy, torpedy, bateria, tak to, ale oczywiście niszczyciel musi mieć swoją prędkość. Standardowo tutaj posiadamy 30, prawie 5 węzłów, 34,5 węzła. Promień skrętu 540, więc nie jest, jest dosyć zwrotny. O, tak ujmę. 540 metrów to prawie najlepszy
w stawce, dlatego mówiłem, że te niszczyciele fajnie kręcą. Prędkość 34, dodatkowo można zwiększyć ją modułem przyspieszenia, to się przydaje, prawda, w niektórych sytuacjach, więc już w jakiś sposób możemy naprawdę kontrolować rozgrywkę, dobrze spotować przeciwnika, zaskoczyć inne niszczyciele ogniem, ostrzeliwać pancernik, więc jest tutaj czym powalczyć. No i kamuflaż, bo moi drodzy, niszczyciele muszą znikać dzięki prędkości, dzięki manewrowości, ale też dzięki oczywiście swojemu kamuflażowi i wykrywalności. Zasięg wykrywania 6,5 km to jest prawie najlepszy wynik w tej stawce, w piątotierowych okrętach, właśnie z tych okrętów, które będę Wam proponował, bo niektóre mają naprawdę jeszcze niższe, ale niekoniecznie je tutaj będę poruszał. Moi drodzy, 6,5 km to bardzo, ale to bardzo fajnie. Dodatkowo i teraz tak, możecie użyć perka na kamuflaż, czyli zmniejszy Wam się o 10%. Czyli już mamy 5 km, 5,9. Jeszcze możecie użyć kamuflażu do niego, który też zmniejszy Wam tam o 10%, więc dodatkowo będziemy mieli prawie tam 5 km z hakiem i niszczyciel naprawdę może znikać. No nie oszukujmy się, może być to naprawdę fajny niszczyciel do nauki. Niszczyciele niemieckie charakteryzują się tym, że są uniwersalne. Nie są najlepsze artyleryjsko, nie są też najlepsze torpedowo, więc są według mnie jedną z lepszych propozycji tutaj do nauki grania niszczarkami, czyli do robienia tego, co niszczarki powinny robić, czyli spotować, wykrywać okręty, przejmować kapy, starać się wygrać walkę z innymi niszczarkami. Tutaj macie szansę, jest dobra artyleria, szybko strzelająca, wytorpedować może przeciwnika, kiedy będzie ku temu okazja, szybko przeładować torpedy, dosyć szybko, bo jest ta akcja, więc T-22, moi drodzy, to na pewno dobry wybór, na pewno niszczyciel spodoba się w Waszych rękach, na pewno sprawdzi się i jeżeli nie graliście jeszcze nim, to polecam niemieckie drzewko, bo potem jest już tylko lepiej, jest gadzina, że tak się pozmę, dokładnie Ernest Grade i jest mas, gdzie tutaj można powiedzieć mas, to już jest taka prawie korona, już to, co posiadają niemieckie niszczarki, posiada właśnie mas najlepszego. Ale nie będziemy mówili, moi drodzy, o tych najlepszych. Porozmawialiśmy sobie o niemieckiej piątce, a teraz kolejny okręt. Moi drodzy, i kolejna niszczarka przed nami, tym razem piątka Minekaze, czyli piątka w drzewku japońskim prowadząca do Haragumo, bo jak dobrze wiecie, w japońskich drzewkach mamy dwie drogi, prawda, do niszczarek. Na samym końcu po jednej stronie Shima, a po drugiej Haragumo. Teraz przejdźmy do tych właśnie niszczarek, które bardzo dobrze strzelają, bo Minekaze należy do tej linii i już posiada kilka takich cech, które mogą bawić gracza, powodować, że troszkę czuje już ten okręt i ten, można powiedzieć, nawałę artyleryjską, chociaż w porównaniu do tego, co robi Haragumo, no to Minekaze to jest jego naprawdę bardzo młodszy braciszek. Ale co do tej niszczarki. Moi drodzy, punkty wytrzymałości i HP-ki 10900 po ulepszeniu, a na starcie otrzymujemy tylko i wyłącznie 9600. Jest to mniej od niemieckiej niszczarki, o której przed chwilą mówiliśmy, ale HP-ki to nie jest jego główna zaleta. Główną zaletą jest artyleria, która, no właśnie, posiadamy tutaj 4 razy 120 mm, czyli 4 armaty 120, które naprawdę zadają fajne obrażenia. Strzelają co 10 sekund, to można troszkę ulepszyć, tak samo jak zasięg, moi drodzy, 8 i 9. No i jest szansa, że naprawdę będziecie razili przeciwnika ogniem, tutaj na przykład prawie z 10 km, więc nic, tylko próbować grać tą linią. Wyrzutnie torpedowe, można powiedzieć, tutaj zaczynają powolutku zanikać. Jeszcze na Minekaze posiadamy 3 wyrzutnie torpedowe, ale coraz bardziej idąc w tą linię, te wyrzutnie będą nam malały, no bo wiadomo, na, prawda, albo wyrzutnie, albo armaty, albo jedno, albo drugie. No i tutaj posiadamy 7-kilometrowe torpedy, 3 wyrzutnie po 2, no jest szansa zaskoczyć jakiegoś przeciwnika, jakiegoś pancernika, czyli mamy możliwość tutaj na piątkach jeszcze potorpedowania, ale potem musicie się już przygotować, że te wyrzutnie będą w miarę, prawda, tych tierów znikały, a zastępowały je będą coraz to mocniejsze, szybciej strzelne i więcej zadające obrażeń, prawda, armaty i baterie główne niszczyciela. Manewrowość, moi drodzy, 39 węzłów, standardowa, bez ulepszenia tutaj, chodzi mi o to, że bez użycia tego perku przyspieszenia, no to dosyć sporo, naprawdę, to jest prawie
maksymalna prędkość chyba w tym momencie, jaką może osiągnąć niszczyciel, więc jesteście bardzo szybcy. Manewrowość podobna do niemieckiego, o 10 metrów jesteście bardziej gorzej manewrowi, ale to też bardzo dobrze, 550, więc to jest wasz atut. Jeżeli Niemiec potrafił kręcić bączki, to przy swojej prędkości Japoniec będzie kręcił takie dwa. No może nie dwa, ale na pewno jeszcze to dołożymy do tego prędkość, więc jest szansa, że tutaj, jak to się mówi, opłyniecie przeciwnika. Czas przestawiania steru 2 sekundy, więc też bardzo mało. Przejdźmy do spota, moi drodzy, bo kamuflaż tutaj też jest bardzo interesujący. 6 km daje mu naprawdę dobry wynik. 6 km, tutaj już pewnie z perkiem, nie, z kamuflażem pewnie, który jest założony, więc jest troszkę zmniejszony, ale możecie też jeszcze go zmniejszyć, prawda, dowódcą o te 10%, więc będzie 5400, więc też znikacie bardzo szybko i na piątym tierze jest opcja, aby z 5 km dać sobie postrzelać. Czy uważacie, że ten niszczyciel jest ok dla was? Czy pasuje wam taki artyleryjski, prawda, młodszy brat Haragumo? Jeżeli tak, no to dajcie znać w komentarzach. Ja zapraszam do kolejnej niszczarki, którą chcę wam zaproponować. Kolejna niszczarka, która zawita na nasze omówienia dzisiejsze, to Nikolas, czyli piątka amerykańska. Moi drodzy, troszkę specyficzny okręt, zresztą można powiedzieć w ten sposób, że amerykańska linia zaczyna dopiero gdzieś od siódemki, żeby nie skłamać, dobrze chyba mówię, od siódemki być w pełni charakterystyczna tak do siebie, ale Nikolas, no właśnie, pogranie amerykańskimi niszczycielami na niższych tierach, czwarty, piąty, szósty, daje wam pewną szkołę i ona jest na pewno polecana. Pula wytrzymałości naprawdę pokaźna, bo 12 tysięcy standardowo, a jeżeli wbijecie sobie jeszcze moduł tutaj, kadłub dodatkowy, to macie 13,100 i jest to naprawdę dużo, 2000 więcej od Niemca, no i też prawie 2000 więcej, prawie 3000 więcej od Japończyka. No właśnie, ale punkty żywotności to nie wszystko w tym okręcie, choć to bardzo ważna cecha. Bateria strzelająca kalibrem 127 mm, czyli jak na razie największy mamy tutaj kaliber z omawianych okrętów. Cztery takie armatki posiadamy. 6,5 sekundy przeładowania. I już widzicie, do czego zmierza. Moi drodzy, to niszczyciel artyleryjski w pełnej tej krasie. Jeżeli można by było Niemcami bawić się w torpedowanie, Japończykiem też troszkę, no bo nie oszukujmy się, torpedy też ma fajne, ale bateria tutaj na, prawda, nie amerykańskim Nikolasie jest naprawdę sympatyczna, strzela jeszcze na odległość 10, prawie 11 km, można to sobie wymaksować, więc no właśnie, aż przyjemnie będzie nim strzelać, dodatkowo zadawać te dosyć pokaźne obrażenia. Torpedy niestety tutaj musicie nauczyć się pewnej gry na granicy wykrywalności, dlatego że mimo tego, że posiada wyrzutnie torpedowe aż 4, ktoś by powiedział, wow, ale no właśnie, drugi minus to spójrzcie, torpedy, 4 wyrzutnie, posiadacie na całym okręcie, ale są one rozlokowane na burtach. Czyli na jednej burcie posiadacie 2, czyli 2 razy po 3 i na drugiej 2 razy po 3. Więc żeby puścić całą salwę, musicie się obrócić. To ostatni niszczyciel w linii amerykańskiej, który posiada takie, można powiedzieć, taki minus. Reszta już niestety, reszta już posiada ten plus, że gdziekolwiek byśmy nie strzelali, i tak wyrzutnie strzelą z burty lewej bądź prawej, tylko się obrócą. No właśnie, zasięg torped 5,5 km i nie można go zwiększyć, no i to jest taki mankament tego. Torpedy są dosyć solidne, bo zadają 11 tysięcy punktów obrażeń, jeżeli dobrze podejdą, no możecie zasypać przeciwnika torpedami, tylko musicie się obrócić, czyli możecie puścić łącznie w przeciwnika aż 12 torped. No właśnie, to ciekawe, tylko z 5 km ciężko być niewykrytym. A co do wykrywalności, moi drodzy, tutaj najpierw omówimy sobie wykrywalność, to zasięg widzenia wykrywalności naszej to 6 km standardowy. Czyli najpierw was zauważą, a dopiero potem wy zaczniecie, moi drodzy, ich torpedować. I do tego mamy jeszcze różnicę prawie kilometra. Oczywiście to można zmniejszyć kamuflażem, można zmniejszyć dowódcą, zmniejszyć prawie do tych 5,5, jak nie mniej, nawet mniej troszkę, ale to jest dalej ta granica wykrywalności, dalej jest to minimalny wasz błąd. No właśnie, ale to dobrze chyba. Na jedno uczymy się grać niszczarkami i Nikolas nam to umożliwia. Nie oszukując się,
Moi drodzy, ten niszczyciel posiada manewrowość, już omówimy sobie jaką, 37 węzłów, czyli dosyć dobra prędkość. Promień skrętu niezbyt dobry, można to sobie tam gdzieś ulepszyć modulikiem, prawda, coś tam poprawić, ale to nie będzie rewelacja, czyli żeby puścić te torpedy z całej burty, musicie naprawdę się sprawnie obrócić i one pójdą dopiero w drugiej salwie za dobre kilkanaście sekund. Czas przestawiania steru 4.0, tam było 2.1 u Japończyka, więc też nie jest wcale tak rewelacyjnie. Ten niszczyciel jednym słowem jest troszkę ślamazarny w obracaniu się, jest szybki, ale nie jest na tyle szybki, żeby, prawda, wam to zrekompensować. Inna rzecz wam rekompensuje to, że musicie, moi drodzy, obrócić się, prawda, w tym niszczycielu posiada ten wielki amerykański dym. Dymy przeważnie są małe, u innych niszczycieli są mniejsze, Amerykanie posiadają długi dym, możecie rozłożyć, rozciągnąć go, zrobić go w koło, jak tam sobie bardzo będziecie podobali. Amerykański niszczyciel jest stworzony po to, żeby się zadymić, przestawić, wytorpedować, ostrzelać przeciwnika, pozwolić, żeby przeciwnik wszedł nawet w ten dym, a wy go wtedy storpedujecie. Czy to jest niszczyciel warty ogrania? Według mnie tak, dlatego że wymaga troszkę trudności, nie dużych ilości, ale jest na pewno dobry artyleryjsko. Poćwiczycie sobie już granie artyleryjskim niszczycielem, który zadaje bardzo duże obrażenia, prawda, z armaty. No, poćwiczycie sobie torpedowanie z bliska, bo nie będzie innej takiej opcji. No i przede wszystkim na pewno ta nauka pozwoli wam lepiej grać, prawda, wyższymi tierami amerykańskimi, jeżeli wam się spodobają. Jak oceniacie ten niszczyciel? Czekam na wasze komentarze. A przed nami, można powiedzieć, Joker w zestawieniu. Dlaczego? Już zaraz wam powiem dlaczego. Moi drodzy, dzisiejszym Jokerem w zestawieniu jest Jaguar, czyli francuska piątka. A dlatego jest Jokerem, że kiedy robiłem ankietę, prawda, na Facebooku, na grupach worshipowych, to Jaguar był jeszcze dopiero świeżym okrętem, bo linia francuskich niszczycieli wchodziła. Nie chciałem, by był brany pod uwagę, ale teraz mogę co nieco się o nim wypowiedzieć i co najlepsze są to, jest to kilka dobrych rzeczy i mam nadzieję, że spodoba wam się, być może zaryzykujecie granie tą linią. Moi drodzy, Jaguar posiada naprawdę potężną pulę HP, 12800 standardowo, a po zwiększeniu 16600, to potężna pula wytrzymałości, największa w tym zestawieniu. I oczywiście to nie jest jego jedyny mankament, moi drodzy, jedyna właśnie zaleta. Posiada główną baterię, 5 armatek, czyli najwięcej w zestawieniu, rozmieszczonych 2 z przodu, 1 po środku i 2 z tyłu, więc jeżeli odkręcicie się burtą, będziecie zadawali bardzo duże obrażenia. Strzelające pociskami 130, więc jest szansa, że ten kaliber, a dokładnie mówiąc, ten kaliber też jest największy, więc możecie strzelać dosyć szybko i sprawnie, a szybko, bo co 6,6 sekundy na standardowe 11 km, ale możliwość zwiększenia do 12. To bardzo dużo. Każdy się zastanawia, ale dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że jak dobrze wiecie, a jeżeli nie wiecie, to już tłumaczę, francuskie niszczyciele nie posiadają dymu. Nie posiadacie dymnicy, nie posiadacie możliwości schowania się za dymem, więc bazujecie na kamuflażu, na prędkości, na możliwości ostrzeliwania przeciwników, ale także torpedowania. Posiadacie tutaj dwie wyrzutnie 550, dwie wyrzutnie po 3 na, prawda, 8 km możliwość, no i zadają całkiem fajne obrażenia, bo 14 tysięcy, czyli też dosyć pokaźna pula. Manewrowość tego okrętu standardowo to 35,5 węzła, czyli nie jest to jakiś rekord. Tutaj mieliśmy, prawda, Amerykanina, który miał dobrą prędkość, Japończyka, który miał dobrą prędkość. Promień skrętu też dosyć duży, no bo zresztą okręt wydaje mi się chyba prawie największy w zestawieniu, ale no właśnie, no prędkość jest, prędkością będziecie nadrabiali, dlatego że po przyspieszeniu dostajecie naprawdę sporą. No i strzelać, nic i wyłącznie tylko nim strzelać. Zasięg wykrywalności jest dosyć spory, 7,2 km to niestety największy spot w zestawieniu. Po użyciu kamuflaża 10%, czyli jesteśmy już na, prawda, 6 kilometrach, tam z grosikiem 6,4, no i jeszcze tam, prawda, dowódca, jeżeli będziecie chcieli robić go pod kamuflaż, to oczywiście warto, co pozwoli wam zniknąć, prawda, w okolicach 5 i 8 kilometra. To sporo, ale też, no, nie oszukujmy się, te niszczyciele dadzą wam frajdę z ostrzeliwania przeciwnika,
storpedowania go tak z zaskoczenia, czyli wypływacie zza wyspy, ale też przede wszystkim wytrzymacie dużo. Te niszczyciele mają grać na granicy swojego zasięgu ostrzeliwania i cały czas nękać przeciwników i nękać i nękać. I to charakteryzuje całą linię francuską i według mnie jest takim głównym wyznacznikiem tego, co dalej zobaczycie. Według mnie niszczyciel warty sprawdzenia, głównie dlatego, że posiadacie prawda, brak tego dymu. Nadrabiacie to czym innym, ale no tak jak widzicie, no musicie się jeszcze bardziej postarać, żeby wykonywać powierzone zadania przez grę, prawda, dla niszczyciela, czyli spotowanie, przejmowanie kapów, bądź walkę z innymi niszczycielami, a ewentualnie nękanie też, prawda, cięższych okrętów. No dobra, moi drodzy, powolutku skończyliśmy ten odcinek, ale jeszcze zapraszam Was do takiego krótkiego omówienia w tempie ekspresowym, dlaczego nie wziąłem pozostałych 4 niszczycieli, prawda, do puli, bo wiem, że niektórzy głosowali na przykład na Motosuki, na Podwójskiego, prawda, na Jianwei'a albo na Akastę. Chociaż przyznaję się osobiście, że na Akastę nie było żadnego głosu i osobiście wcale się nie dziwię. Dlaczego? To poczekajcie za moment. Moi drodzy, skoro do tablicy wywołaliśmy Akastę i brytyjskie drzewko, to warto zauważyć, że tutaj dobre niszczyciele zaczynają się od Jervisa, no może i Karusa, potem Lighting, Jutland, Daring, to naprawdę bardzo fajne niszczarki, Akasta niestety do nich nie należy i na 5 tierze ogólnie jej nie polecam, jeżeli chcecie to ją przeskakujcie. No, bardzo mała pula HP, główna bateria też wcale nie zachwycająca, strzelająca co prawda na zasięg 10 km, ale no właśnie, no dobra, no posiadamy 4 armaty, no niby zadajemy te obrażenia, problem w tym, że posiadamy przecież bardzo krótki dymek, taki służący do uciekania, dosłownie nie zakamuflujecie się w tym dymie, nie będziecie ostrzeliwać przeciwnika i nie ukryjecie się za długo w nim, nie oszukujmy tutaj się. Torpedy byłyby fajne, gdyby miały troszkę większy zasięg, a tak te 2 wyrzutnie po 4, tu plusik akurat, ale no tylko i wyłącznie 6 to trochę mało. Tak wiem, Amerykanin posiadał mniej, ale Amerykanin posiada długi dym i można było spokojnie oczekiwać, a tutaj w takim kamuflującym dymie Akasta niestety tutaj wymięka, do tego spot z 6 i 8 nie jest zachwycający. Przejdźmy do japońskiego brata, można by było powiedzieć, o którym nie wspomniałem. Niszczyciel też lubiany przez graczy, Motosuki, moi drodzy. Interesująca niszczarka, tylko że no właśnie, nie jest ani bardzo dobrze torpedowa, bo posiada 2 razy po 3, tamten nasz kolega posiadał 3 razy po 2, japoński. Główna bateria to tylko 2 baterie, więc raczej nie postrzelacie. Pula żywotności średnia, no prędkość, prawda, i kamuflaż podobne. Tutaj niszczyciele japońskie dopiero fajne zaczynają się od Kagero, moi drodzy. No jeszcze Akatsuki już posiada tutaj te swoje pewne charakterystyczne cechy, ale no ani Fubuki, ani Motosuki nie jest wcale takie bardzo, bardzo interesujące. Przejdźmy do tutaj Związku Radzieckiego, mamy tutaj, moi drodzy, Podwójskiego. Ten niszczyciel też był po części głosowany przez Was na ankiecie, głównie dlatego, że pula żywotności jest fajna, wiem, że posiada fajną artylerię na tym tierze, 5x1, 130, więc no właśnie, zasięg 10, ale torpedy są podobne do Amerykanina, musicie umieć się skradać i jedyną wielką zaletą tutaj w tym niszczycielu to prędkość, 42 węzły, naprawdę lecicie jak strzała. Problem w tym, że promień skrętu jest tragiczny, wykrywalność też tragiczna i tym niszczycielem ciężko jest tak na starcie się nauczyć grać. Powiem osobiście, mi na przykład trochę sprawiał problemy. No i ostatni niszczyciel w drzewku, czyli moi drodzy Azja Wschodnia, linia azjatycka i tutaj Jianwei. Jak dobrze wiecie, azjatyckie niszczyciele posiadają tylko i wyłącznie torpedy głębokowodne, a czemu się, o, łączył się, pula HP tutaj tego niszczyciela, który tak naprawdę jest niszczycielem zbudowanym w Wielkiej Brytanii, no to 10600, torpedy no 2 razy po 3, ale właśnie trafiają wszystko oprócz niszczycieli przeciwnika. No i no właśnie, no prędkość 37 też nie zachwyca, zasięg wykrywalności 6,8. Wydaje mi się, że niszczyciele te 4, które zaproponowałem Wam, moi drodzy, czyli T-22, Minekadze, Nicolas i Jaguar, w jakiś sposób będą charakterystyczne i bardzo dobre dla Was. Mam nadzieję, że zgadzacie się z moją opinią. Jeżeli nie, to piszcie to w komentarzach. Starałem się nagrać trochę subiektywną opinię, ale zarazem też opinię, która została
wykazana, prawda, przez wasze głosy w ankiecie. Tak też w ten sposób ułożyły się proponowane niszczyciele dla was. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta seria proponowanych okrętów Jak zacząć grać podoba się. Jeżeli tak, liczę na lajka. Liczę, że zajrzycie też do odcinków o pancernikach i krążownikach. Linki i, prawda, macie w opisie pod filmem, możecie tam zerknąć. A ja dziękuję wam za to, jeżeli obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że wrócicie jeszcze na kanał Od Gracza dla Graczy, bo okręty i World of Warships będą pojawiały się tutaj dosyć często. Żegnam się z wami i do zobaczenia na live'ach, bądź, prawda, przy innym materiale. Ahoj!